imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzień dobry wszystkim subskrybentom, ludziom dobrej woli i wszystkim, którzy naprawdę są uczciwi w swoim wnętrzu, w swoim sercu i w swoim sumieniu. Chciałem się odnieść do komentarzy, które mają miejsce pod tym moim ostatnim filmem do Ziemi Zapomnianej i tak dalej, do innych, którzy biadolą i narzekają. Wiecie, co wam powiem i wam podobnym? Mnie to nie interesuje, co wy mówicie i co wy piszecie. Bo tak naprawdę nikomu według mojego rozumienia i rozeznania z tego, co napisaliście, nie pomogliście. A wiecie, dlaczego tak myślę? Bo gdybyście pomagali, to nie pisalibyście takich bzdur. Tyle. Zastanawiałem się nad wieloma rzeczami. Nie pomyśleliście o ludziach, którzy są na dnie emocjonalnym, psychicznym. Mówicie do psychologa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Pomysł jest dobry. Ale wy nie wiecie, co myśli osoba, która chce sobie odebrać życie. Wy tego nie wiecie. Nie macie zielonego pojęcia. Potraficie tylko deprecjonować albo narzekać. O, mój pomysł ktoś zerznął. Bzdury, bzdury, bzdury. To nie jest zerżnięty pomysł od ciebie, ziemio zapomniana, ponieważ ludzie mający uczucia żywe i wrażliwe serca na krzywdę, tą autentyczną krzywdę innych, zawiązują się między sobą, by pomagać innym. Rozmawiałeś, człowieku, kiedyś z drugim człowiekiem, który myślał o destrukcji siebie samego? Ja myślę, że nie. Nie rozmawiałeś i nie wiesz, co ta osoba myśli, jak się czuje. Nikt tak naprawdę nie wie i nie rozumie uczuć takiej osoby. Jakby możesz sobie myśleć, co chcesz o mnie i pisać bzdury i bzdety. Ja powiedziałem, ja hejterów będę usuwał. Ktoś, kto nie wnosi nic dobrego dla drugiej osoby, żeby mogła korzystać z serca i współczucia i zrozumienia i podania dłoni, ale w praktyce, a nie tylko w słowach, są różne fora, które właśnie biadolą. Ale tak naprawdę nikt nie chce zebrać się zusammen, razem, żeby iść przeciwko złu. Tak, zło dobrem zwyciężaj, ale nie w słowach dobro zwyciężać i nie robieniu niczego. Są środki prawne, są środki nadane przez państwo polskie, jest konstytucja, ale wy o tym zapominacie. I mówicie tak, Chrystus powiedział, trzeba przebaczać. Oczywiście, jeżeli są podstawy do przebaczenia, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powie tak, ja zgrzeszyłem przeciwko tobie, człowieku. Chcę, proszę o przebaczenie. Kto o tym teraz tak mówi i tak myśli? Powiedzcie mi, kto? Nikt z takich ludzi wam podobnych, tylko potraficie najeżdżać, tak, z pazurami na drugiego człowieka. Drodzy, moi kochani bracia i siostry, nie załamujcie serc, rąk. Pamiętajcie, ci, którzy jesteście na samym dnie, nie jesteście sami. I o was, i do was było to skierowane, i przede wszystkim do was ten film. Bo ci ludzie, którzy narzekają, to o was wcale nie myślą. Bo jak mogą myśleć? Doradzać?
czy jest jakiś psycholog i tak dalej w naszej grupie. Nie, ja powiedziałem, ja nie jestem od tego, żeby kogoś kierować pod jakiś adres. Każdy ma wolną wolę i każdy ma możliwość działania, ale osoby, które są na dnie, już resztkami sił gonią, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Są rozkojarzone, są rozbite. Ich wiara się rozbiła, dlatego że tak działa sekta i tak działają sekty. Wiara ludzi się rozbija. I o tych ludziach myślał Chrystus. On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Ja was pokrzepię. Tak. Bo chodzi o to, żeby nie utracić wiary w Chrystusa Jezusa. I w Jego miłość do nas, tych, którzy jesteśmy obciążeni, jesteśmy w pogardzie, jesteśmy pogardzani. Jakoś nikt nie odniósł się do osób, które są palone żywcem w krajach afrykańskich, co tam się dzieje. Nikt nie napisał ani słowem o tych ludziach, o prześladowaniach w imię Chrystusa Jezusa. Nikt z tych, którzy pod moim filmem się podpisywali i robili komentarz. Dlaczego o tym żeście nie wspomnieli? Tylko nagle, coś się dzieje, bo las bukowy to, las bukowy tamto. Ja wyszedłem do ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, rozmowy, zrozumienia, a nie jeszcze wbijania im w nóż w plecy. Tak. Historia kołem się toczy. Anglia obiecywała Polsce pomoc, Francja. Zawiązali pakt. I co z tego wynikło? Rosja nam wbija w nóż w plecy. To był temat tabu. W szkole tego nie uczono. Nie mówiono o tym. Jak ktoś o tym mówił, to był od razu tak traktowany. I wy chcecie zniechęcać osoby i ludzi, którzy swoje serca chcą dać innym, potrzebującym, tym, którzy są na dnie emocjonalnym i nie wiedzą, co z sobą zrobić, jakie podjąć decyzje. Powiedzcie mi, czy wy w ogóle macie jakiekolwiek zrozumienie bądź empatię dla takich osób? A ich w Polsce czy na świecie jest mnóstwo. Czy wy pomyśleliście o tym, o tych osobach? Nie. Bo gdybyście pomyśleli, to nie pisalibyście bzdur. Bo tak naprawdę to, jak zauważyłem, wiele ludzi potrafi pisać, rozpisywać się, potrafi robić różne rzeczy na forach, ale to są tylko słowa, bez praktycznego działania. Chciałbym się też odnieść do bardzo ciekawego bloga Jędrusiowy. Wspaniały człowiek go prowadził. Jedna osoba go założyła i powierzyła prowadzenie właśnie Jędrusiowemu. Kapitalna wiedza. No tak naprawdę człowiek nie chce korzystać z dobrej wiedzy, z praktycznej wiedzy, z prawdziwej wiedzy. Nie chce korzystać. Nie chce poruszać tu szarych komórek i swojego serca. Tylko, aby tylko dopiec drugiemu, aby tylko zawalczyć o swoje. Ja. Jak śpiewa w Pancernych taka jedna piosenkarka. To ja, słyszysz, wołam ciebie, ja Wołga, czy coś takiego. No, tak, to ja. Ja to zrobiłem, ja tamto zrobiłem, bo ja chcę być najlepszy. Ja nie jestem najlepszy i za takiego się nie uważałem i nie uważam. Powiedziałem, nie jestem celebrytą, nie jestem nikim. Nie jestem nikim z tych, za których ludzie po prostu kłaniają się w pas i hejo, to trzeba podziwiać. Nie. Ja powiedziałem, nie rzucam słów na wiatr. Jak, po co, powiedzcie mi, po co oglądacie moje filmy? Kto wam każe? Ja wam każę oglądać moje filmy? Po co wchodzicie na mój kanał? Żeby tylko mącić, żeby tylko po prostu rozbijać. To jest wasze zadanie. To jest wasze zadanie, które sobie żeście obrali. Nie zrobiliście nic dla swoich bliźnich.
Kto z was zrobił spotkanie u siebie w domu, zaprosił ludzi, ugościł? Ja nie mówię po to, żeby się chwalić. Nie, nie, absolutnie. Pamiętacie Lidię, która była wytwórczynią purpury? Była bogata i zaprosiła apostoła Pawła. Tak. Wy o tym nawet nie mówicie, nawet nie przejdzie wam przez umysł i przez mózg, że coś takiego można robić w dobie obecnej. I to się dzieje. Są ludzie, którzy to robią. Są ludzie naprawdę szlachetnego serca, a wy tym ludziom dopiętnie dorastacie w ich szlachetności. Tylko potraficie jątrzyć, burzyć, niszczyć w kwiecistych słowach. Nic nie zrobiliście, żeby pomóc drugim ludziom. Temu Markowi, który odebrał sobie życie, bo został wyrzucony za 1500 zł, dostał na otarcie łez nosa, dostał 1500 zł, odebrał sobie życie. O nim nikt nie wspomina. I to mnie normalnie mierzi. To mnie mierzi, bo takich ludzi jak Marek Ogrodnik jest mnóstwo, którzy odebrali sobie życie. To o tym nikt nie wspomina. Nikt. I to mnie najbardziej wkurza. To mnie wkurza i to są prawidłowe emocje, uzasadnione i prawidłowe, jeszcze raz podkreślam, prawidłowe emocje. Bo jeżeli widzę krzywdę dziejącą się u drugiego człowieka, to wychodzę mu naprzeciw i wyciągam dłoń, tak jak ten Samarytanin, który zobaczył Żyda leżącego, którego zbójcy obrabowali. Przyszedł kapłan Lewita i co? W tyłku go mieli, tam gdzie się kończą plecy. Ominęli go szerokim łukiem. Po co Jezus dał taką przypowieść o dobrym Samarytaninie? Powiedzcie mi, po co to zrobił? A wy co robicie? Potraficie tylko narzekać, biadolić na forach, tworzyć różne fantastyczne wizje, tak jak wizje Świadków Jehowy z CK, które nic nie wnoszą do praktycznego życia drugiego człowieka. Tak. Dlatego witam was ozięble i przezięble. Hejterzy. Dokładnie. Możecie robić co chcecie, ale nie na moim kanale. Żebyście jątrzyli i rozbijali po prostu to, co my chcemy zrobić. I co my robimy. Już robimy. Nie to lotto, co o mnie mówicie i myślicie. Ale nie pozwolę robić bałaganu na moim kanale. I jątrzyć. Żadnej merytorycznej dyskusji, co zrobić, jak zadziałać w sposób prawny, jakich argumentów prawnych użyć, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Nikt absolutnie tego nie zrobił. Blog Jędrusiowy prowadził bloga Jędrusiowego, Jędruś, tak to będę ujmował, tego człowieka, fantastycznego i szlachetnego, tak. Kto tak naprawdę zajrzał tam do tego bloga, kto wspierał go, kto wymieniał myśli i poglądy. Okazuje się, że zagranica ma więcej wejść na tego bloga niż Polacy. Tak, dokładnie. A wiedza, która tam jest na tym blogu, jest nieoceniona. Naprawdę, wiedza przebogata, bo człowiek myśli, Jędruś myśli, rozmyśla, rozważa, zadaje sobie pytania i trud i pisze. Mając nadzieję, że ktoś z tego też będzie korzystał i będzie wymiana myśli. W szlachetności, a nie w dziadostwie. Naprawdę jestem wkurzony na takie działania ludzi, którzy tylko narzekają, a nic nie robią. Nic. Tylko potrafią pustosłowie, sobie amuzom pisać i robić. W słowach. Czemu nie zrobicie swojego kanału? Czemu nie zaczniecie przedstawiać to, co myślicie na żywo, żeby ktoś zobaczył waszą twarz, waszą osobę? Czemu tego nie robicie? Wstyd wam jest? Boicie się? Z tego widać, że się boicie. Tak. Bo ludzie, którzy narzekają, boją się przedstawić swojej twarzy, swoją twarz, swoje oczy, żeby ktoś mógł zobaczyć, jak wy wyglądacie. Ja nie mam nic do ukrycia. Bo czego mam się bać? Was? Że będziecie burzyć to, co my chcemy robić dla innych, dla bliźnich? Powstało mnóstwo tych grup i tak dalej. I gdzie jest to zjednoczenie tych grup, żeby była jedna całość? To nie jest organizacja,
Nie pobieramy, nie ma żadnych składek. Konto jest założone po to, że jak będą potrzebne pieniążki na prawnika, żeby mu zapłacić. Od tego jest konto. I nic więcej. Nie ma żadnych składek. To nie jest żadna organizacja. Grupa Wsparcia nie jest organizacją. Nikt nie jest liderem tej grupy. Nikt nie jest ciałem kierowniczym. Nikt nie podejmuje osobiście decyzji w gronie na przykład 8 osób. Tylko podejmuje decyzję cała grupa. I to jest ewenement. Dlatego, że jeżeli myślimy tak samo jak Chrystus, przynajmniej jako niedoskonali ludzie i chcemy działać tak jak mówił Chrystus, według zasady wszystko co chcecie, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie podobnie, a wy po prostu odwracacie kota ogonem i heja, atakujemy, tak, co to jest? Mój pomysł, tamten pomysł mój za ukradł i tak dalej, no to odejmie do sądu. Człowieku, że ja ci ukradłem pomysł, że to twój pomysł, ziemio zapomniana. I to nie jest atak na ciebie, to jest stwierdzenie faktu. Zrób film, porozmawiajmy vis-a-vis. Zadzwoń do mnie, porozmawiamy, pogadamy. Jak człowiek z człowiekiem, a nie od razu atak. Bo na, no właśnie, mówi się, że najlepszą obroną jest atak. Ale czy do końca to tak jest? Naprawdę, że najlepszą obroną jest atak? Ja nikogo nie osaczam. Ja nikogo nie chcę i nie deprymuję i nie deprecjonuję, tylko stwierdzam fakty. Jeżeli macie coś dobrego, to róbcie. Jeżeli macie coś dobrego, to róbcie w działaniu. Jeżeli macie dobre słowa, to te słowa przekujcie w działanie. Żeby działać, dokładnie wyjść do ludzi. Ile było akcji w Polsce, ile było świetnych rzeczy i co z tego wynikło? Wszystko indywidualnie robione. Nie było synchronizacji jako jedna całość. Że jesteśmy całością, bo najlepiej podzielić. Tak, ja jestem najlepszy, tamten jest najgorszy, a tamten jest taki, a tamten jest B, tamten jest M, a tamten to ciućmok. Tak to ma wyglądać? A jak zawiązuje się grupa osoby, które są szczerego serca uczciwe, dokładnie uczciwe, to macie pretensje do całego świata, że wam się dzieje krzywda i tylko potraficie narzekać, bo to jest narzekanie. Polacy o takiej aparycji potrafią tylko narzekać. Nie potrafią przemyśleć sprawy, jak ktoś coś komuś wygarnia prosto kawę na ławę i mówi, to jest złe, to jest niedobre, to nie ten kierunek, to nie ta ścieżka, to wy się obrażacie i od razu obracacie normalnie kotak do góry ogonem. Czy tak powinno być? Naprawdę jestem zdeterminowany i wkurzony na was. I nie dbam o to, co o mnie myślicie i mówicie między sobą. Jeżeli zaczniecie działać, zaczniecie czynić dobro, praktyczne dobro dla bliźnich, tych najmniejszych, którzy są na samym dnie i myślą, już mają najczarniejsze myśli. Bo o tych, gdybyście autentycznie myśleli, że trzeba tym ludziom pomagać tak samo, bo to są nasi bliźni, to byście nie robili siar, nie robilibyście złych rzeczy. Tylko powiedzielibyście, tak, przyłączamy się, będziemy działać wspólnie. Ręka w sercu i serce w ręce i w umyśle, uczciwie, rzetelnie, transparentnie, bez żadnych jakichkolwiek przypisów, czegokolwiek, podejrzeń, oskarżeń. Tak powinno się działać. Zapytam się was, kto był was w kopalni, na dole w kopalni? Kto z was był? Ci, którzy tak robią i hejtują. Kto z was był w kopalni? Kto? Powiedzcie mi. Widzieliście dół kopalni, jak fedruje się węgiel? Jak górnicy ciężko pracują, żeby ludzie mieli węgiel opał w domu? Byliście kiedyś w kopalni? Nawet w takiej dla zwiedzających? Nie byliście. Wątpię, żebyście byli. Jak górnicy narażają życie, żeby ludzie mieli węgiel, żeby mogli też zarabiać na chleb.
To o tym nawet nie pomyślicie. Ile ludzi na dole ginie. Zostawia dzieci, kobiety, matki i kobiety i dzieci, czy żony, które są, spodziewają się potomka. Nikt o tym nie pomyśli. Widzieliście kiedyś pożar na dole w kopalni? Przeżyliście kiedyś zawał w kopalni? Czuliście strach? Ten autentyczny, że zaraz życie wasze się skończy? Nagle się skończy wasze życie? A wy będziecie mi takie pierdoły opowiadać na moim kanale? Nie rozumiecie w ogóle, wy nie rozumiecie istoty rzeczy, istoty sprawy. I ja mówię to do wszystkich, którzy są wam podobni. Zjedźcie na dół do kopalni i zobaczycie, jak wygląda prawdziwe życie górnika. Tam nie ma okna, żeby otworzyć. Nie ma. Żeby przeluftować. Jak się pył węglowy zapali, to już po ptokach. Jak metan się będzie wydał, jak się schylisz, a kopalnia jest metanowa, to po tobie. Moment. Wdychasz jeden łyk, haust i koniec. Nie ma cię. Nie istniejesz, człowieku. Bo wy nie korzystacie z praktycznej wiedzy, którą inni ludzie wam dają na tacy, podawają wam na tacy. I blog jędrusiowy właśnie podawał na tacy przez 12 lat. Nikt praktycznie, a może niektóre jednostki potrafiły coś wnieść do tego bloga. Ale tak naprawdę to był blog torpedowany, bo dobro się torpeduje. Działanie dobra w czynie się torpeduje. No bo jakże? On jest lepszy ode mnie, on nie może być lepszy ode mnie. Ja muszę go przebić, ale w czym? W słowach, a nie w działaniu. Tak. A czym jest praktyczna mądrość? Mądrość na czym się opiera? W praktycznym działaniu. Danusia Kubik, wspaniała kobieta, jednostkowo podjęła walkę z systemem. I co? Jakie miała wsparcie? Potrzebuje świadków do sądu, żeby przedstawić system religijny, w cudzysłowie, świadków Jehowy w Polsce. I co się stało? Wszyscy obrócili się, stchórzyli, bo tylko tchórze narzekają i tchórze potrafią podwijać, podkulać ogon i się wycofywać. A ja tego nie znoszę, nie znoszę tchórzostwa. Jeżeli powiedziałeś tak, to dotrzymaj słowa. Jeżeli mówisz nie, dotrzymaj słowa, a nie rób po prostu komuś wodę z mózgu. Człowieku, zastanów się nad tym, co ty robisz, bo za to będziesz odpowiadał przed Chrystusem, nie przede mną, nie przed żadnym innym człowiekiem. Ja też odpowiadam przed Chrystusem za to, co ja robię. I to jest moja świadomość. Paniał? Czy nie paniał? Ja mówię, będę usuwał ludzi, hejterów, w białych rękawiczkach, bo zauważyłem, że teraz założyliście białe rękawiczki i heja, heja, dawaj, dowalić Lasowi Bukowemu. Tak, bo to świr, bo to wariat, może być, tak. Postradał zmysły, tak. Nie wie, co robi, nie wie, co mówi. Złodziej, bandyta. Ja nazywam rzeczy po imieniu. Ludzie, ogarnijcie się. Zajrzyjcie na blog Jędrusiowy, on jeszcze jest, ten blog. Jędrusiowy go nie zdjął. Możecie tam dużo rzeczy się dowiedzieć. A przede wszystkim chodzi o serce, że możecie zmienić swoje serce, jeżeli tylko zechcecie. Bo chcieć to móc, a móc to chcieć. Żeby czynić dobro, nie trzeba wielkich słów. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. Tak. Są wspaniali ludzie. Danusia Kubik, jak ja widziałem tą kobietę pod Nadarzynem, wiecie, to mi się serce krajało. Serce mi się krajało. Mówię, kurde, nie chcę po śląsku już tutaj kląć. Tak jak Waluś, który, kurde bele, już nie będę klął, bo mu błyskawica się ukazała. Tak, kurde bele, ja już nie będę klął. Tak. Kobieta schorowana, kobieta, która potrzebuje wsparcia i pomocy i ciepłego słowa, potrzebuje miłości naszej, waszej, potrzebuje miłości i wsparcia. To się odwróciliście do niej plecami. Nikt nie chce zeznawać przeciwko korporacji Nadarzyna, władzom w Nadarzynie, co oni wyprawiają, jakie, że łamią nasze podstawowe prawa do życia,
do normalnego myślenia, do wyrażania swoich myśli. Jak mówi konstytucja. Nikt tego po prostu, wiecie co, ja naprawdę się wkurzam, bo to jest nie do pomyślenia, to jest nie do... Ja nie mogę obok tego obojętnie przejść. Nie mogę przejść obok tego obojętnie. Widzieliście, jak górniki walczą o swoje? Jak podjechali pod Sejm, opony i tak dalej? Pokazali swoją siłę i moc. Bo górniki to twardy naród. Ślązoki to twardy naród. Trzy powstania śląskie walczyli o swoje, o śląskość, o polskość. A Polska co? Obejrzeliście kiedyś Perła w Koronie, Sól Ziemi Czarnej? Obejrzyjcie Sól Ziemi Czarnej. Kazimierza Kutca, Ślązoka. On już odszedł. Nie ma wśród żyjących tego człowieka. Ale kapitalny człowiek i wspaniały reżyser. Obejrzyjcie sobie film Sól Ziemi Czarnej. Jak ludzie walczyli o powrót do Śląska, bo najeźdźca Niemiec chciał zagarnąć cały Śląsk. Ogarnijcie się, zacznijcie szukać w historii wiedzy, w historii tej prawdziwej. Przekładajcie, spróbujcie przełożyć też na wasze życie, co ona w wasze życie wniesie. Ale wy tylko potraficie narzekać, a nic nie robić. Dokładnie. Nie podoba mi się to w ogóle. Jestem w tym totalnie wstrząśnięty. Ja też jestem schorowany. Danusia bardzo jest schorowana. Potrzebuje pomocy i wsparcia, potrzebuje ciepła. Jak tutaj przyjechała do lasu Bukowego i nie tylko Danusia, ale i Malajka Janus i w ogóle inni kochani, wspaniali ludzie, szlachetni ludzie o szlachetnym sercu. No bo najlepiej. Ktoś jest szlachetny? O, nie może być szlachetny! On udaje, on nie jest szlachetny! To nie jest człowiek! Nie, absolutnie! Trzeba go zakasować! Publicznie go zrobić mu, dać mu nie pstryczka w nos, tylko fangę taką w twarz, w nohal. Tylko dlatego, żeby go usadzić. I tak to wygląda. Zamiast działać wspólnie, grać wspólnie do bramki przeciwnika. Wiecie, dlaczego polscy piłkarze zawsze przegrywali, przeważnie przegrywali w 99% swoje mecze? Bo się każdy kiwał, bo chciał być najlepszy i najwięcej bramek strzelić. I dlatego Polacy przegrywali, bo nie grali zespołowo. Bo wy nie wiecie, co to jest zespół, jaka powinna być zespołowa współpraca. Że wszyscy są sobie równi, każdy jest sobie równy. Nie ma tak. Tylko wszyscy są sobie równi w wiedzy, w doświadczeniach. A jeżeli komuś brakuje czegoś, to uzupełnia. Pytam, słuchaj, to tak, jak to miało miejsce i tak dalej, i tak dalej. Podziel się ze mną swoim doświadczeniem życiowym, żebym ja z tego mógł skorzystać. Wy tego w ogóle nie robicie, nie robiliście i nie będziecie robić. Bo tak naprawdę przez was przemawia zazdrość i uskuteczniacie wojenki. Ale nie na moim kanale. Absolutnie. Mój kanał od tego nie jest. Mój kanał jest od pomagania tym naprawdę potrzebującym. Jeszcze raz podkreślam, nie ma żadnych składek. Nikt nie odprowadza żadnych składek. To nie jest żadna organizacja. Proszę nie przypisywać grupie wsparcia jakiejś formy organizacji. To nie jest organizacja. To są ludzie dobrej, wolnej woli, dobrego serca. Tak jak internauci, którzy złożyli się na powrót tej dziewczynki i tej rodziny do Australii, bo ona przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, bo miała połowę serca. Wizualnie wykorzystano propagandowo, CK wykorzystało tą dziewczynkę. Tyle jej dali, tyle. I jeszcze u nóg i u palców mam ten sam gest, żeby ona mogła powrócić. 13-letnia dziewczynka. Tak wykorzystuje się propagandowo właśnie ludzi szczerego, uczciwego serca. I się zostawia z niczym. Wy też chcecie być im podobni? Czy raczej chcecie zacząć zmieniać swój myśl, swój umysł i swoje serce, tak jak mówi Chrystus? Bo ja naprawdę wątpię, że wy wierzycie w Chrystusa. Wy możecie mi mówić, ja wierzę w Chrystusa, ale pokażcie to w działaniu, w praktycznym działaniu, tak jak to zrobił Samarytanin. Pokażcie to. Że jeszcze opłacicie jego wyleczenie, tego człowieka, który potrzebuje pomocy.
Tak. Brak mi słów. Czuję naprawdę, nieraz czuję się zniechęcony. Jak słyszałem, rozmawiałem z Danusią o jej problemach, to wy, ci, którzy tak się rozgadowywujecie na różnych forach i tak dalej, czy na moim kanale komentarzu udzielacie, to wy ani ciut brudu za paznokcie nie przeżyliście tego, co przeżyła ta kobieta i przeżywa nadal. Danusia Kubik, bo o niej mówię. Ona potrzebuje pomocy i wsparcia. Tak jak my wszyscy potrzebujemy pomocy i wsparcia, tylko ktoś jest mocniejszy, może być mocniejszy psychicznie, a ktoś może i jest słaby psychicznie, emocjonalnie. I to się odbija na jego zdrowiu i życiu. I ma w depresję. Ale dzięki czemu ma depresję? Bo szczerze wierzył, że Świadkowie Jehowy są prawdziwą religią, a okazało się to falsyfikatem, fałszem, tombakiem się okazało. Tak. I tutaj ciekawy też film, teokratyczna szkoła służby, teokratyczna szkoła służby beznadziejnej o księżnym księżniku z krainy Oz. Przed chwilą oglądałem ten film, króciutki, fajny, bardzo rzeczowy. I tak, i to faktycznie ma miejsce, bo samodzielne myślenie, miłość do Chrystusa i do bliźnich zdziera tą kotarę, za którą siedzą właśnie tych ośmiu i steruje sobie joystickiem. Ten zrobi to, ten zrobi to, ten zrobi tamto i program, joystick i program, tak, i Gwiezdne Wojny, łubu dubu, łubu dubu. Niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam, tak, niech żyje, niech żyje CK, niech żyje, niech żyje. No. To mi się kojarzy właśnie z partią, bo CK to jest KC, tylko odwrócone literki. Komitet Centralny i Ciało Kierownicze, to są tylko zamienione literki. Więc przestańcie bruździć na moim kanale i nie róbcie siary, bo was powywalam wszystkich, obojętnie. Jeżeli założyć, macie białe rękawice, to i te białe rękawice wyrzucę, wywalę z mojego kanału. Nie życzę sobie, żebyście mi bruździli. Albo pomagacie i przyłączacie się do grupy wsparcia, albo po prostu zostawcie nas w pokoju, idźcie swoją własną drogą. I nie róbcie zamętu. I to nie jest ostrzeżenie, to jest stwierdzenie faktu, bo będę was wywalał totalnie. Założycie jakieś konto na Facebooku, jakiś kanał, ja go wywalę, ja was wywalę. Zbanuję totalnie. I bezdyskusyjnie, powiedziałem wam. Albo pomagacie, albo się chcecie z nami zjednoczyć, albo zakładacie własne kluby adoracyjne i będziecie między sobą niby to, że tak jest, jak wy mówicie, że my źle robimy źle, że my działamy źle i my jesteśmy niepotrzebni nikomu. Bo wy wiecie lepiej, wy macie więcej wiedzy. Jeszcze raz mówię i podkreślam. Jędrusiowy blog. Wiedza pierwszorzędna. Pierwszorzędna wiedza na tym blogu. Zajrzyjcie. Zobaczcie, co człowiek pisze. Zadzwońcie do Danusi Kubik. Porozmawiajcie z nią. Ja słyszałem to, co było nagrane w sądzie. To normalnie mną wstrząsało. Pioruny we mnie waliły. Rozumiecie to, co kobieta przeżywała? Była na skraju załamania nerwowego. Wy to potraficie zrozumieć? Człowieka, który jest na skraju załamania nerwowego? Którego życie wisi na włosku? Na włosku. Macie wy w ogóle wyobraźnię? Potraficie sobie wyobrazić? Czyjś ból, faktyczny ból i krzywdę, jaką mu wyrządzono? Ja bym was wszystkich zwiózł do kopalni na dół, transportował przez ścianę, tam gdzie jest kombajn, gdzie się fedruje węgiel, dałbym wam 100-kilogramowy silnik do wiertnicy, żerć na ramię, dwumetrową i 3 kilometry, nieście ten silnik na ścianę. To byście się przekonali, co to jest ciężka robota, co to jest szacunek dla ludzi pracy, co to jest szacunek dla ludzi, którzy właśnie narażają swoje życie, żeby ktoś miał dobrze, żebyście mieli węgiel. A jak wam brakuje wyobraźni, to zaczniecie się o nią modlić. Może Bóg wam da zrozumienia. Może Chrystus wam udzieli pomocy i wsparcia, żebyście mogli zrozumieć, że robicie źle. Tak, że robicie źle.
I to nie jest okazywanie pomocy, to jest okazywanie tak naprawdę pogardy. Bo wy wiecie lepiej, a nie korzystacie z praktycznej wiedzy innych ludzi i z doświadczeń życiowych. Każdy może być filozofem i kowalem własnego szczęścia i losu. Oczywiście. O ile potrafi posługiwać się młotem i wie, jak uderzać w rozgrzane żelazo, żeby nadać temu kształt podkowy, która jest przydatna dla konia, obręczy do koła lub innych narzędzi, czy lemieszy do pługa, do bromy. Wy wiecie, o czym ja mówię? Próbujecie to pojąć i zrozumieć? Co ja przed chwilką powiedziałem? Każdy jest kowalem własnego szczęścia, o ile potrafi używać odpowiednio młota, kowadła i wie, jak rozgrzewać żelazo, żeby zrobić z tego przydatny produkt, żeby służył innym. I o tym są moje filmy, między innymi. O tym są. Zamiast my się chcemy jednoczyć, myśmy się zjednoczyli, zawiązaliśmy grupę. Grupa to jest tylko forma. To jest nazwa, ale nie po to, żeby tworzyć organizację. Tylko po to, żeby wspierać się miłością, zrozumieniem. Dać komuś chleb, kupić mu chleb, jak potrzebuje, on nie ma pieniędzy. Tak, tak jak ten Marek Ogrodnik, jeszcze raz podkreślam, 1500 zł dostał. Gdybym wiedział wcześniej o tym, że tak będzie, to ja chętnie bym mu pomógł. Przyjąłbym go nawet do siebie, do domu, tego Marka Ogrodnika, żeby mógł odżyć po tym wszystkim, co przeszedł. Chętnie bym go przyjął pod swój własny dach. Dałbym mu wszystko, co potrzebuje, bo tak powiedział Chrystus, ja mam tak robić. I chcę tak robić, wbrew wszelkim na mnie najazdom, hejterom i tak dalej, i tak dalej. I ja to będę robił, bo ja nie rzucam słów na wiatr. Dokładnie. Ogarnijcie się i zacznijcie myśleć. Albo się jednoczycie z nami, albo jesteście przeciw nam. To powiedzcie od razu, tak, jesteśmy przeciw wam, bo jestem przeciwko wszelkiemu złu. Nie jestem przeciwko ludziom, tylko jestem przeciwko wszelkiemu złu. Wszelkim formom zła i pogardy dla innych ludzi. Bo każdy z nas, za każdego z nas Chrystus oddał życie. I za was tak samo, hejterzy. Tylko wy sobie tego nie chcecie uzmysłowić w umyśle i w sercu. I wam ludzie podobni. Tylko potraficie po prostu strzelić kogoś z otwartego liścia, żeby wiedział, gdzie jego miejsce. Żeby się nie wychylał. Żeby nie zrobił czegoś lepszego, lepiej od was. Tak, bo was tkwi zazdrość, że ktoś może coś zrobić lepiej od was. Że jest Jędruszowy blog, który przewyższa inne blogi. Tak, to jest moje stwierdzenie, ja to sprawdziłem. Wy tego nie sprawdziliście, więc po prostu już zauważy, może coś tam zauważyliście i już zaczęliście najeżdżać na tego człowieka, na jego post, jego twórczość, dzielenie się wiedzą i tym, co on ma w sobie, w sercu, bo ten blog naprawdę jest szlachetny i ma mnóstwo wiedzy, kopalnia wiedzy, nie tej uniwersyteckiej, akademickiej, tylko z życia i z życia, z przeżyć wziętych. Tak. Więc upraszam was, nie róbcie siary, nie jądźcie, tylko jednoczcie się z nami albo też zróbcie jakąś grupę wsparcia dla innych, ale w praktyce, żeby to było, a nie tylko w słowach. Przyjmijcie kogoś pod swój dach, dajcie komuś jeść, nakarmcie, napójcie, tak jak mówił Chrystus. Zróbcie to. Przyjmijcie kogoś, kto naprawdę jest zdeterminowany i jego życie wisi na włosku. Przyjmijcie takiego. Pomóżcie mu. Zobaczycie jego wdzięczność dla was. Gdybym mógł... Ja byłem w Nadarzynie. Widziałem ogrody Marka, który zakładał te ogrody. Ile pracy, ile trudu, ile pasji i miłości. I zniszczyli jego życie. Rozumiecie to? Zniszczyli jego życie. I poszło z dymem. Fuch! Tak. Bo tak kiedyś robiono w feudalizmie.
Człowiek się nie liczył, był niewolnikiem. I myślicie, że teraz ja się poddam waszym, waszemu, waszej, de, de, was, wa, wa, waszej de, waszemu naciskaniu, na waszej presji, deprecjonowaniu mnie? Absolutnie się nie poddam. Miałem chwilę zwątpienia. Myślicie, że ja nie miałem chwili zwątpienia? Po co mam to robić? Zdrowie tracić? I w ogóle? Myślicie, że ja nie myślałem, żeby pieprznąć tym wszystkim i odejść normalnie, wycofać się z wszystkiego? Miałem takie myśli i krążą po mojej głowie i po moim sercu, żeby w ogóle zostawić wszystko, zostawić tych ludzi i zostawić wszystko, co zacząłem robić. I dać sobie spokój, bo wam chyba na tym zależy, żeby właśnie tak było. Żeby Danusia sobie dała spokój, żeby nie walczyła, żeby Jędruś nie prowadził, Jędruś zawiesił tego bloga, już nie pisze postów. Żeby po prostu ktoś nie robił takich dobrych, szlachetnych rzeczy, to wam właśnie na tym zależy. Bo wy się nie ujawnicie. Wam jest, wy jesteście tchórze, najzwyklejsi tchórze. I mówię wam to prosto w oczy. Jesteście zwykłymi tchórzami. Tak. Tylko tchórze potrafią najeżdżać, zaatakować i uciec. Nie potrafią stanąć w szranki uczciwie, merytorycznie i na argumenty. Na argumenty się sprzeczać, czy też wymieniać poglądy. Wy tego nie potraficie. Nie potrafiliście. I tak naprawdę nikt nie wie, kim wy jesteście. Kiedyś był Las Bukowy, robił filmy smartfonem. Tym smartfonem robił filmy. Ale Las Bukowy wyszedł z Lasu Bukowego i teraz go widzicie, jakim jest człowiekiem. I to jest uczciwe, i to jest prawdziwe, i rzetelne, i transparentne. Bo ja nie mam w ogóle co ukrywać, co myślę, co czuję i to wam mówię, a wam się to nie podoba. Bo wy tego nie potraficie. Pokażcie twarz, zróbcie film, mówię, zróbcie film, porozmawiamy. Zróbcie film na argumenty. Jeżeli się w czymś mylę, a wy będziecie mieli rację, jeżeli przemyślę i wy będziecie mieli rację, okej. Bo ja nie wiem wszystkiego, ja nie rozumiem wszystkiego. Ale to, co przeżyłem, to rozumiem. To, co przeżywają inni, to rozumiem. Bo potrafię się wczuć w czyjeś położenie. Ktoś, kto nie ma chleba, ktoś, kto jest bezdomny, bo widziałem ludzi bezdomnych w Niemczech, w Holandii, chociaż w Holandii mniej, w Niemczech więcej. Przeważnie to byli Polacy, bo wyjeżdżali za chlebem, ale nie potrafili się ogarnąć. Myśleli, że Eldorado będzie za granicą. Gówno prawda, jak mówi Górol. Są trzy prawdy. Ty jest prawda, pół prawda i gówno prawda. Tak, ja swoje lata przeżyłem. I doświadczyłem wielu rzeczy. Miałem to jak na dłoniach. Tak, na dwóch dłoniach. Wiem, co to jest praca w kopalni. Wiem, co to jest praca fizyczna, ciężka. I staram się ludzi zrozumieć i im pomagać. Bo tak mi powiedział Chrystus i to chcę robić. A wy tylko potraficie niszczyć, bruździć. Tak. Odsyłam was do bloga Jędrusiowego. Naprawdę. Odsyłam was, jeżeli chcecie, zajrzyjcie. Zachęcam każdego internautę. Blog Jędrusiowy. Fantastyczny człowiek. Znam go osobiście. Szlachetnego serca. Bo wielu jest ludzi szlachetnego serca. I hejterzy, wy też możecie mieć szlachetne serce, jeżeli tylko zechcecie je zmienić. I zacząć myśleć tak, jak mówił Chrystus. I robić to, co do was mówi Chrystus. Nie to, co mówi Chrystus do was, to wy kierujecie do innego człowieka. Tylko zacznijcie działać tak, jak do was mówi Chrystus. Przyjmujcie to, co Chrystus mówi, przyjmujcie do was, a nie kierujcie te słowa Chrystusa do innych. To wtedy zrozumiecie i pojmiecie, na czym widz polega cały. Znajdziecie odwagę, rzetelność, uczciwość, znajdziecie poczujecie dobro, że rośnie was dobro do innych ludzi i będziecie się dzielić tym dobrem. Zjednoczymy się wszyscy, no i będziemy działać jak trzeba, jak trza. Tak, tutaj nie ma liderów, żadnego, absolutnie. Żadnego lidera nie ma i nie będzie. Bo nie na tym sprawa polega.
Mówię wam wprost, jeżeli będziecie dalej mi bruździć na moim kanale, ja zrobię raz dwa porządek. Ja nie lubię syfu, ja nie lubię siary. Znam ludzi, którzy pracując rozrzucali narzędzia przy pracy, a potem się o nie potykali i pytali się, gdzie są te narzędzia i pretensje. Gdzie jest moje narzędzie, bo ja nie mogę jego znaleźć. Tak, to są przykłady z życia wzięte. Jeżeli wziąłeś narzędzie, odłóż je na miejsce, a nie potem miej pretensje do drugiego człowieka i gdzie jest moje narzędzie, bo ja potrzebuję tam młotek, czy potrzebuję gwoździe i nie wiem, gdzie one są, albo metermas, czyli miarka, metr tak zwany. Metermas to jest metr do mierzenia, taki, no, taka miara. Ogarnijcie się, proszę was, ogarnijcie się, ludzie, a nie róbcie mi siary. Bo na to też jest sposób. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest sposób. Chcecie mnie zakasować, to zróbcie film i tak, chcemy cię zakasować, chłopie. Powiedzcie to wprost. Boicie się pokazać swoją twarz? Pokażcie swoją twarz. Proszę, pokażcie. Czego się boicie? Ja się nie mam czego bać. Jeżeli chcę żyć uczciwie, to nie mam się czego bać. Jest to napisane też w Biblii. Nie chcesz się bać władzy, czyń dobrze. Tak mówi Biblia. Więc czego mam się bać? To, że wam mówię prosto w twarz to, co myślę i to, co czuję? I wygarniam wam kawę na ławę? Pomyślcie nad tym, zastanówcie się. Jeżeli jeszcze macie skrawek uczciwego myślenia i uczciwego serca, pomyślcie nad tym. I zacznijmy sobie nawzajem pomagać. Pomagać w praktycznej formie. Pomagajmy Danusi, pomagajmy sobie nawzajem i wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. A nie tylko w słowa, puste, sobie amuzą. Tak, wkurzyliście mnie. Totalnie, żeście mnie wkurzyli. I o tym mówię, wprost. Bo tak się nie robi. Tak się nie robi. Jesteśmy Polakami. Znam język polski. Komunikujmy się. Budujmy nasze wzajemne relacje. Bo tego brakuje. Organizacja, w cudzysłowie ta szemrana, zniszczyła relacje międzyludzkie. 34 lata. Ja wiem, co to jest. I mi nikt nie będzie lał wody albo lał mi betonu do mózgu, do serca, że ja nie wiem, co to jest brak relacji międzyludzkich. W życiu w to nie uwierzę. Że jak ktoś będzie mi mówił, że ja się nie znam, nie wiem, co to jest utrata relacji międzyludzkich. Po co swarliwość? Po co zazdrość? Po co takie wojenki między sobą toczyć i walczyć? Bo ja nie walczę przeciwko wam, ludzie. Ja walczę ze złem. Jeżeli we mnie widzicie zło, to powiedzcie mi, zróbcie film tak, widzimy w tobie zło. Tu masz tu, źle poukładane, masz w sobie zło i proszę bardzo. Wygarnijcie mi też, ale publicznie, żeby to poszło w świat. Zróbcie to. Macie odwagę na to? Jest was stać na to, żeby to zrobić? To zróbcie. Ja się odważyłem. Bo powiedziałem dość przemocy, dość gnojenia innych ludzi. Dość bezprawia. I prawo można w Polsce zmieniać. I po to jest ta grupa wsparcia. Dla naszego dobra. Bo Polskę to my stanowimy. Wszyscy ludzie w Polsce to my Polskę stanowimy. Dziadowie nasi ginęli za Polskę. Pradziadowie ginęli za Polskę, za naszą wolność, sumienia i wyznania. Mamy to zagwarantowane w konstytucji. A wy co robicie? Tylko narzekać, biadolić i płakać. Chcecie, to wam kupię tonę chusteczek. Jak potrzebujecie chusteczki, jak wam tak łzy lecą, to ja wam kupię tonę chusteczek. Zapożyczę się i wam kupię. Tak, tylko dajcie adres, gdzie mam te chusteczki wam wysłać. Bo tak strasznie płaczecie i narzekacie. To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Pana Chrystusa Jezusa, moich braci i sióstr. Naprawdę was kocham, cenię i szanuję. Nie znoszę dziadostwa, nie znoszę kłamstw, wciskania kitów, lania betonu, lania wody, robienie z mózgu siana, żeby potem wyszło słoma z butów.
nic z tych rzeczy. Szanuję każdego człowieka, ale nie szanuję zła, które ci ludzie robią i przemocy, która ma miejsce. Tego nie znoszę. Nie znoszę tego. Nienawidzę tego, rozumiecie? Nienawidzę tego, nienawidzę zła. Jeżeli ja coś nieopatrznie źle zrobię, to idę do człowieka i mówię mea culpa. Nie obwiniam nikogo, tylko mówię mea culpa, mea! Rozumiecie to? Mea culpa. I nie usprawiedliwiam się, żeby coś zataić, zatuszować. Mówię mea culpa, tak, zrobiłem źle, mea culpa. Proszę o wybaczenie. Bo jestem też człowiekiem niedoskonałym, o upadłym ciele. I to też rozumie, że to jest we mnie i zdaję sobie z tego sprawę, przed Chrystusem, moim Panem. Tyle, drodzy. I to mówię do wszystkich, że tak jest. Chcę pomagać ludziom. Czasami jestem zniechęcony i myślę o tym, żeby to wszystko zostawić. Ale gdy myślę o Chrystusie, że oddał życie za nas, za mnie oddał życie, nie zostawił mnie, krew swoją przelał za mnie, to ja mam zrobić to, ja mam po prostu się wycofać? Mam przestać pomagać innym? Pamiętacie, co powiedział Jezus? Oddanie życia za swych przyjaciół? Nie jest to cel najszlachetniejszy i nadrzędny? Tak, ja też toczę walkę między sobą, w sobie. Tak, toczę walkę. Poddać się, zrezygnować, czy iść dalej tą ścieżką, którą obrałem. Mam wspaniałych przyjaciół, autentycznie. Grono się poszerza tych przyjaciół. Jestem za to bardzo wdzięczny moim kochanym braciom i siostrom w Panu, w Jego imieniu, Chrystusie Jezusie. Ja też nie mam wiedzy. Takiej, jakiej na przykład ma Jędrusiowy. I też od niego czerpię, od niego się uczę. On, dzięki niemu też, mogę powiedzieć, on mi też ocalił życie. Właśnie. Nie tyle Jędrusiowy blok, ile ten człowiek pomógł mi wydźwignąć się z tego, co było we mnie. I nie tylko on. On w pierwszej kolejności, bo ja do niego pierwszy zadzwoniłem. Pierwszy zadzwoniłem do tego człowieka. Dlatego go szanuję, uznaję go, i noszę go w swoim sercu. Noszę go. Aż do śmierci go będę nosił za to, co dla mnie zrobił. I nadal robi i czyni. Człowiek Jędrusiowy, który prowadzi blok Jędrusiowy. Dzięki kobiecie, która go założyła. I ją z całego serca pozdrawiam i dziękuję, że poprosiła tego człowieka, żeby prowadził ten blok Jędrusiowy. Bo ja tam wszedłem, jak zacząłem czytać jego posty i komentarze, to mi normalnie szczena opadała, ile wiedzy, ile wspaniałości, ile szlachetności się w tym kryje. To pobudzało mnie do myślenia, racjonalnego myślenia i działania. Bo gdybym tak nie robił, nie zaczął robić, to bym miał taką deprechę, żeby nie było w ogóle takiego kanału Lasbukowy. Nie byłoby takiego kanału. Nie byłoby. W ogóle nawet byście nie wiedzieli, kto to jest ten Lasbukowy. Zrobił parę filmików i nie ma. Poszedł. Dlatego jestem wdzięczny ludziom dobrego serca, dobrej woli, szlachetnego serca za pomaganie i wspieranie mnie, mojego kanału. Ja z mojego kanału nie czerpię żadnych korzyści, bo ktoś powiedział, że chodzi o pieniądze. Gówno prawda. Ty jest prawda, pół prawda i gówno prawda, człowieku. O żadne pieniądze tu nie chodzi. Chodzi o pomaganie innym. Wiadomo, że pieniądze są potrzebne. Jak ja nie zarobię, czy nie dostanę parę groszy, to ja nie kupię chleba, nie zapłacę gazu, nie zapłacę prądu. Rozumiesz to, człowieku? A ty tutaj najeżdżasz, że jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Może tobie chodzi o pieniądze. Może ty byś chciał zarabiać. Jezus nie zarabiał na Słowie Bożym, na Jego Ojcu, nie ciągnął zysków. Jak uzdrawiał, nakarmiał, wskrzeszał z martwych, ani centa nie wziął. I to jest przykład dla mnie i dla nas, że my właśnie tak chcemy robić jak Chrystus. Potrafisz to zrozumieć? Człowiecze, przeczytaj sobie list Pawła do Rzymian, do Hebrajczyków, do Koryntian. Powiedział o pusty człowiecze, takie jest jego stwierdzenie. Nie pamiętam przykładu, ale mniej więcej to akurat mi teraz przyszło na myśl. O pusty człowiecze. Bo ludzie są puszki i próżni.
Jeżeli nie ma w nich miłości, to zawsze będzie próżnia, pustka, rozgoryczenie, zazdrość, twardliwość, bo nie ma w nich miłości do bliźnich, do Chrystusa Jezusa i do Jego Ojca. I to jest główna przyczyna, że tak się dzieje w Polsce i w innych krajach. Że ludzie mogą na siebie najeżdżać. Aczkolwiek w innych krajach jest trochę inaczej, jest inna mentalność. Bo Polacy to są zupełnie jakimś dziwnym narodem. Bo potrafią walczyć, ale jak już osiągną jakieś zwycięstwo, od razu laury i już zakładamy frakcję, tu partię i boksujemy. Tutaj robimy ring wolny, pierwsze starcie, runda 12, kto wytrzyma? Tak to widzę, bo tak to czuję, bo tak to jest. I nazywam rzeczy po imieniu. To wszystko, co mam wam do powiedzenia, mąciciele na moim kanale. A także wszystkim ludziom dobrej woli. Widzicie mnie takiego, jakim jestem. Prawdziwym, żywym, emocje. Tyle.